Witajcie kochani, chciałam Wam dzisiaj zrobić makijaż na totalnym zbliżeniu, żebyście sobie zobaczyli, jak wygląda moja cera sauté, bez podkładu, bez korektora. Na pewno oglądając filmiki makijażowe youtuberów, nie jedna z Was ma taki, wiecie, dołek. O, tato tak super wygląda, a ja jak wstanę, to wyglądam naprawdę nieestetycznie. Powiem Wam, że mało kto jak wstanie wygląda estetycznie, trzeba się z tym pogodzić. Wszyscy tak mamy, nikt nie jest idealny, popatrzcie na mnie. Zatem zobaczcie, jak to wszystko się tutaj układa. Włosy przed chwilą umyłam. Tak, mam zmarszczki, mam przebarwienia. Zobaczcie sobie, widzicie wszystko jak na, że tak powiem, białym płótnie. Podkrążone oczy, czerwone spojówki, ale bierzemy się do roboty i wszystko powoli zaczynamy ukrywać. Na sam początek nałożę sobie korektor pod oczy IT Cosmetics Bye Bye Under Eye. Jest bardzo skondensowany, także nałożę tylko odrobinkę. I już korygujemy oczy. Nałożę też troszeczkę na powieki, tak ostatnio robię i powiem Wam, w ogóle mi się nic nie rozpływa, także jest zupełnie w porządku. I tutaj przy nosie, ponieważ zawsze mam tutaj zaczerwienienia. Sorry za te dzwonki, akurat moje dzieci sprzątają i postanowiły poprzeszkadzać mi trochę, ale u mnie w domu nigdy nie jest dobry czas na nagrywanie filmów, bo zawsze jest albo muzyka, albo coś się dzieje. Tutaj ciężko sobie z tym, że tak powiem, poradzić, no ale cóż, jakoś będę musiała przeżyć tą sytuację pod moją wargą. Nie wygląda lepiej, ale musi pozostać. A teraz nałożę sobie podkład i ja sobie pomieszam podkład. Będzie to taki koreański z filtrem 30 i pomieszam sobie go z takim rozświetlaczem czy primem Radiant Base z Dior. Użyję tego mojego pędzelka, którego już używam od jakiegoś czasu. Który już używam od jakiegoś czasu. I jedziemy ze smarowaniem. Nie chcę, żebyście się przestraszyli. Wiecie, takiego mega zbliżenia. Tutaj pod oczami to nigdy nie będzie sytuacja idealna, także doskonale o tym wiem. To zawsze będzie wyglądało, popatrzcie z bliska i popatrzcie z daleka. Troszeczkę się tutaj zbiera. Tutaj też miałam przebarwienia większe. Nie wiem dlaczego akurat w tej dolinie łez te przebarwienia mi się robią większe. To jest dziwne. Akurat ogromne dwa ptaki, nie, cztery ptaki przeleciały nad moim oknem. No i chyba tyle z tego głaskania. Teraz nałożę sobie bronzer. Będzie to bronzer Chanel. Staram się nie kupować nowych kosmetyków, używać te, które mam. I już się, widzicie, rozświetlamy i opalamy.
Myślę, że tak jest ok. Ponieważ zawsze nakładam, to tym razem też nałożę NARS Orgazm róż, ale niedużo. Tym samym pędzlem. Tak ostatnio mam zwyczaj. Tym samym pędzlem nakładam róż, co nakładałam bronzer i wydaje mi się, że to lepiej działa, bo jest ten róż taki po prostu zblendowany z tym bronzerem. Wydaje mi się, że to naprawdę dobrze wygląda. Brwi, jak widzicie, są bardzo naturalne. Ciutkę je tylko przeczeszę i troszkę nałożę, wiecie, tak bardzo minimalnie od dołu sobie je uzupełnię. Tam, gdzie są największe luki. Oczywiście nigdy nie robię tak, wiecie, żeby idealnie wyglądały, bo wtedy zawsze się którąś brew przerysuje niechcący. Tak to jest. I z drugiej strony też tak to wygląda. O. Ok, widzicie już wszystko. Co teraz? Teraz zrobimy coś z oczami. Nałożę sobie cień. Gdzie on jest? Tutaj jest. Będzie to Agent. Taki oto. Ten tutaj w rogu. Nakładam cień ten Agent tutaj w rogu. Widzicie? Paletka Morphe Jaclyn Hill. Nakładam go na całą powiekę. Chcę troszeczkę wyciągnąć tą powiekę tak w kierunku zewnętrznym. I maluję tylko ciutkę wyżej, powyżej mojego załamania powieki. I również ciutkę tego cienia na dolną powiekę. Chyba jest ok. Wyszło dosyć równo. To nic nie pozostaje innego, jak jeszcze ciutkę zblendować już takim ogromnym pędzlem. Rzęsy zalotką podkręcić. Ściskam, aż mi się wszystko trzęsie na ręce. I tuż do rzęs teleskopik Carbon Black Mascara z L'Oreal. Standard u mnie, bo spojrzałam teraz w kamerkę. Tak to wygląda na zbliżeniu. Teraz usta. Z ustami to już chyba, że tak powiem, nie zaszaleję. To jest ta pomadka Artur 440 z Chanel.
tylko ciutkę, żeby dodać koloru i sobie je tutaj fajnie zblenduję. Moje paznokcie jeszcze mają henne na sobie. I to by było tyle. Tak wygląda mój makijaż. Tak ja wyglądam z moim makijażem. To jest bardzo realne, co mam teraz na twarzy. Robię go naprawdę w kilka minut. 5 minut chyba wystarczyłoby, gdybym do Was nie gadała. Już dosyć długo używam tej paletki. Naprawdę wydaje mi się, że cena jest adekwatna do jakości i jakość jest adekwatna do ceny. Usta, wiecie, staram się tylko tak podkreślić delikatnie, ponieważ i tak nakładam maseczkę gdziekolwiek bym szła, także nie ma sensu jakoś specjalnie tutaj uwagi poświęcać pomadce. I w zasadzie to tyle. Włosy też teraz bardzo często pozostawiam do wyschnięcia samym sobie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to łapka w górę. Subskrybujcie i starajcie się komentować. Mam nadzieję, że te komentarze kiedyś w końcu zostaną włączone. Namaste. Pa, pa.